Engelberg znaczy sukces. Kamil Stoch po raz drugi w sezonie na drugim miejscu w Pucharze Świata. Wygrał lider Niemiec Richard Freitag. Engelberg, czyli szansa na olśniewający sezon. 4 lata temu było tu podium Stocha i potem złoto olimpijskie. Rok temu było tu podium Stocha i sukces w turnieju czterech skoczni. No i teraz ten weekend. Zgoda, że to musi być dobry znak? Nie zgodzę się, że musi być, ale nie miałbym nic przeciwko temu, żeby sytuacja się powtórzyła. Ze światowej czołówki przed Stochem w formie jest już tylko Richard Freitag. Dziś o prawie 12 punktów lepszy od naszego mistrza. Ale jak Polak naładuje akumulatory, może być nie do zatrzymania. Trochę jestem zmęczony, po prostu te ostatnie 2 tygodnie dały mi się mocno we znaki, ale oczywiście bardzo się cieszę z tego, że w końcu wróciłem na takie dobre tory. Na wysokim poziomie także Piotr Żyła, dziś 7, reszta zawsze może być lepiej. Stefan Hula, Dawid Kubacki i Maciej Kotę w 20. Martwić może markotna mina tego ostatniego. Moja cierpliwość się skończyła i to jest najgorsza informacja dla mnie. Dobrze było, gdyby Piotr Żyła dodał jakiegoś powera Maćkowi. Spokojnie, wieczorem będziemy rozmawiać. Tak. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w kadrze. Kamil Stoch skacze znakomicie, Gregor Schlierenzauer próbuje wrócić do formy. Z kogo bierze przykład? To jeden z tematów rozmowy przeprowadzonej przez Marka Szkolnikowskiego. Całość w TVP Sport zaraz po sportowej niedzieli. Kim dla ciebie jest Adam Małysz? Adam Małysz jest dla mnie... To wyjątkowy sportowiec, ale przede wszystkim wyjątkowy człowiek. Mój wielki idol. Pamiętam doskonale, jak zobaczyłem po raz pierwszy moich idoli z dzieciństwa i tego największego, Adama. Adam zawsze jako jeden z pierwszych mi gratulował po moich sukcesach.